Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach i ich wpływie na nasze codzienne życie. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak sztuczna inteligencja, roboty, drony, biometryka czy internet rzeczy zmieniają społeczeństwo i nas samych. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Marek Świerczyński. W przyszłości wszystko dookoła nas będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję, mówią nam futurolodzy i nie wiadomo, czy mają rację. Bo choć potencjalnych zastosowań dla uczących się maszyn i algorytmów pomagających człowiekowi w podejmowaniu decyzji jest nieskończenie wiele, równie ogromny wysiłek musi wykonać człowiek, by maszyny i algorytmy mogły zacząć działać. Za chwilę dowiemy się, ile zajmuje sztucznej inteligencji nauka interakcji z człowiekiem i gdzie taki kontakt może nadejść najszybciej. Na początek przyłożymy jednak ucho tam, gdzie sztuczna inteligencja już dziś jest wokół nas. Szanowni Państwo, poznajcie Maxa. Dzień dobry, jestem Max, głos sztucznej inteligencji Orange. Nasza rozmowa jest nagrywana. Chętnie pomogę. Powiedz, w jakiej sprawie dzwonisz? Mówiący ludzkim głosem Max w rzeczywistości nie istnieje. To wytwór grupy inżynierów i programistów Orange. Zadaniem tego wirtualnego bytu ma być pomaganie klientom telefonicznej sieci, a po stronie firmy obniżka kosztów funkcjonowania call center. Szef zespołu projektowego Remigiusz Franek nie uważa się za ojca Maxa, ale przyznaje, że go wymyślił, stworzył i zna go od małego. Max się składa z takich paru warstw. Od momentu, kiedy klient powie pierwsze słowo, do momentu, kiedy dostanie od niego odpowiedź. Czyli na początku mamy przetworzenie głosu na tekst, tak żeby można było wiedzieć, o czym w ogóle mówimy. Później z tego tekstu trzeba zrozumieć intencję. Na podstawie intencji trzeba przypisać konkretną, wpisać ją w pewną strukturę dialogową. Później trzeba wygenerować odpowiedź, a na koniec zamienić tą odpowiedź na głos. To są kroki, które są jedne pod drugim. I rzeczywiście są miejsca w ramach tego procesu, gdzie my w tej chwili stosujemy pewne algorytmy, które są z pogranicza tej technologicznej części związanej ze sztuczną inteligencją. Konkretnym przykładem tutaj jest zrozumienie intencji. Aby wirtualny asystent Max nauczył się rozumieć nasze intencje, trzeba go było najpierw nauczyć sposobu, w jaki do niego mówimy. Edukacja i wychowanie Maxa, bo tak można w sumie określić ten proces, to z punktu widzenia inżynierów nic innego jak budowa bazy danych i tworzenie algorytmów umożliwiających kojarzenie zawartych w niej wartości. To, co wcześniej wybieraliśmy na piechotę, klikając klawisz z odpowiednim numerem, możemy Maxowi po prostu powiedzieć, a on dobierze do tego najlepiej pasującą odpowiedź. Ale żeby zrozumiał, musiał się najpierw sam nauczyć. To było bardzo trudne wyzwanie na samym początku, bo jak zrobić tą pierwszą taką bazę, na podstawie której powstałby pierwszy model rozumienia intencji. I to mogę powiedzieć, jak my to na przykład zrobiliśmy. Zrobiliśmy to na tej zasadzie, że na podstawie tego, co rzeczywiście dzieje się w call center, staraliśmy się zidentyfikować jakieś tam, powiedzmy, 30-40 tematów, które są, wydawało nam się, że są taką dobrą bazą. Po prostu przesłuchaliśmy te rozmowy, patrzyliśmy, to jest dobra baza. No i teraz trzeba było wymyśleć, jak ludzie będą się pytać o te rzeczy. I teraz różni ludzie w różny sposób, tak? Więc to nie można było tak, że jedna osoba sobie to nagra i stwierdzi, tylko trzeba było to zróżnicować. Zrobiliśmy taki prosty mechanizm, gdzie braliśmy taką jedną na przykład intencję, zakładając, chciałbym się zapytać o saldo mojego konta. Czy mam zaległości, czy nie mam zaległości. I robiliśmy tak, że wystawiliśmy numer, na który można było zadzwonić. Robiliśmy grupę testową, dość dużą, i mówiliśmy tak, zadzwońcie pod ten numer i to jest temat. Zapytaj saldo konta, spróbujcie mówić, w jaki sposób chcielibyście o to zapytać. No i osoba, która brała udział w testach, dzwoniła na ten, mówiła, nie wiem, jaki jest saldo mojego konta. Nagranie się kończyło. Później nagrywała kolejne. W trakcie takiej jednej rozmowy mogła nagrać dowolną ilość próbek. Z reguły tak ciężko było wymyślać kolejne. Ich było, jak ktoś miał dobrą wyobraźnię, nagrywał 10. I mając zgromadzonych tych, jakby dla każdej intencji po kilkaset czy tam kilkadziesiąt takich próbek, to były pierwsze dane do modelu. To, co pan opowiada, to jest taki opis takiej pracy badawczo-rozwojowej de facto. To jest taki trochę projekt badawczo-rozwojowy, natomiast to trzeba jasno powiedzieć, że w korporacjach raczej ciężko się robi prace badawczo-rozwojowe, więc trochę trzeba wierzyć w to, co się robi, tak? Więc to jest, powiedziałbym, bardzo trudne. No i wracając jakby do tematu, po miesiącu rzeczywiście mieliśmy przygotowany taki pierwszy model, no i trzeba było go już przetestować na produkcji. No i rzeczywiście zrobiliśmy tak, że pewną część ruchu
zaczynaliśmy od 1%, daliśmy klientom ten komunikat, powiedz mi, jak możemy Ci pomóc. I klienci mówili, patrzyliśmy, czy to pasuje, czy model się myli, czy się nie myli, z jakim prawdopodobieństwem się myli, co trzeba przetrenować, w których miejscach są błędy, jak ustawić ten próg poprawności, tak? Bo ten model, trzeba pamiętać o tym, że trochę my decydujemy, na ile on może się mylić. To my mówimy, czy on ma być bardzo dokładny, czy też może się trochę pomylić, zakładając, że na przykład przypiszę dane stwierdzenie do pewnej intencji, ale wystarczy nam prawdopodobieństwo 60%. I w jakim przypadku nie przypiszę do właściwej intencji. Więc troszeczkę tymi parametrami zaczynamy się bawić, patrzeć, co się działa, bo każdy z tych rzeczy przekłada się mocno na rzeczy operacyjne, bo jeżeli, przypuśćmy, pomylimy się, prawda, czyli na przykład klient powie coś, co powinno być związane z tematem, z rozliczeniami, a to tak naprawdę był problem techniczny, no to trafi na przykład, po pierwsze, do złego self-serwisu albo do złego doradcy, który będzie musiał go przetransferować. Opisany przez Remigiusza Franka proces doskonale ilustruje, od czego tak naprawdę zależy poziom IQ sztucznej inteligencji. Najprościej mówiąc, od tego, jakiej jakości będą zasilające ją dane, które zgromadzić, ocenić, przesiać i odpowiednio ułożyć muszą programiści. Odejdźmy na chwilę od załatwiania przez telefon spraw związanych z telefonami. Tu błąd algorytmu może nie mieć większego znaczenia. Zupełnie inaczej jest jednak, gdy mówimy na przykład o danych medycznych. Piotr Sobecki z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego jest w zespole wdrażającym pilotażowe rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję w ochronie zdrowia i już widzi, że jakość i forma istniejących danych źródłowych to podstawowy problem w budowie inteligentnych systemów. Pierwszy problem jest taki, że faktycznie one są zdecentralizowane, te dane, i te nawet wyniki badań troszeczkę są w kartkach, gdzieś tam na półce leżą, troszeczkę są w systemie zeskanowane. W wielu systemach, w wielu szpitalach. Więc to jakby pierwszy krok jest zebranie tego do kupy, zcentralizowanie. I pewno są dwie ścieżki. Jedna ścieżka jest taka, żeby użyć znowu sztucznej inteligencji, czyli przetwarzania języka naturalnego, czyli na podstawie zeskanowanych dokumentów pozyskać odpowiednie zmienne, odpowiednie dane, na podstawie których można wygenerować jakiś zbiór danych. Tylko że problem jest taki, że każdy lekarz to pisze w zupełnie inny sposób, po swojemu. Każdy szpital ma swój standard, a nie każdemu lekarzowi zależy, żeby wszystkie informacje podawać, bo no, może się zawsze przyczepić, tak, do czegoś, wytknąć jakiś błąd. Więc myślę, że tak naprawdę rozwiązanie jest inne potrzebne. Na poziomie całych jakby ścieżek diagnostycznych, problematyk medycznych, standaryzować te badania, wprowadzić je do postaci ilościowej, tak żeby te dane do badań naukowych i do badań nad sztuczną inteligencją były tworzone w ramach pracy tak naprawdę diagnosty. To, co my robimy akurat, to standaryzujemy badania, właśnie zaczęliśmy od radiologii, zaczęliśmy od badań prostaty, gdzie radiolog jest w stanie na podstawie badania, mając otwarte badanie na innym monitorze, jest w stanie wyklikać pewien formularz, który wygeneruje mu ten opis badania, tak, w tej formie tekstowej. Mamy to w formie tekstowej wygenerowane, to też mamy to w formie ilościowej. No i my już wprowadzamy w tym momencie już jakieś wspomaganie diagnostyki w ten sposób, że na podstawie tego, co wyklikał lekarz, określenie jakiś tam cech, określenie deskryptorów obrazowych, tej zmiany znalezione na przykład w prostacie, my jesteśmy w stanie już na tej podstawie oszacować stopień prawdopodobieństwa, że to jest nowotwór złośliwy, że to jest istotna klinicznie zmiana. Zanim w ogóle zacznie się myśleć o wspomaganiu decyzji lekarza przez komputerową analizę danych pacjenta, trzeba się upewnić, że komputery mają do dyspozycji dane pochodzące z właściwego środowiska, bo to w najsilniejszy sposób wiąże wirtualną rzeczywistość ze światem realnym. Profesor Marcin Moniuszko stworzył Centrum Sztucznej Inteligencji w Ochronie Zdrowia przy Białostockim Uniwersytecie Medycznym. Uważa, że z przyczyn czysto biologicznych rozwiązań takich nie wolno importować, trzeba je od podstaw tworzyć w oparciu o dane własnej populacji. Ludzie wcale nie muszą chorować wszędzie w podobny sposób. Dlaczego? Bo w każdym kraju, w zależności od możliwości ekonomicznych, ten dostęp do poszczególnych terapii może być nieco inny. Więc oczywiście staramy się i wszyscy dążą do zunifikowania, do tego, by jak najlepsze terapie były dostępne w każdym kraju, ale ciągle bywa z tym różnie, głównie z przyczyn akurat ekonomicznych. I systemy, powiedzmy, sztucznej inteligencji, które nauczyły się swojej pracy w kraju, w którym dostęp do pewnych leków jest nieco inny, albo system w ogóle analizy efektów niepożądanych, czy tego, co się dzieje dalej z pacjentem, jest nieco inny, wcale zupełnie nie muszą być bardzo aż tak pomocne w innym kraju, na przykład w Polsce. W związku z tym potrzebujemy, desperacko potrzebujemy, nie tyle importować takie nowoczesne rozwiązania z wysoko rozwiniętych krajów i być szczęśliwymi, że mamy je do dyspozycji, ale my wręcz jesteśmy zobowiązani, żeby tworzyć je tu
tutaj. Nie dlatego, że to jest kwestia ambicji narodowej, ale to jest konieczność i zobowiązanie wobec pacjentów. Zgromadzenie wiarygodnych, dokładnych, jednakowo opisanych baz danych wejściowych na potrzeby całego systemu ochrony zdrowia to gigantyczne zadanie. W idealnym świecie każdy z nas musiałby się dać przebadać w określony sposób, a potem wyniki tych badań musiałyby zostać precyzyjnie wprowadzone do jednolitego systemu. To zadanie na minimum lata, kosztujące miliardy i pochłaniające czas, którego tak bardzo lekarzom na co dzień brakuje. Więc cyfrowa medycyna to raczej nie rozwiązanie dla wszystkich, w każdym razie na pewno nie dziś. Profesor Moniuszko uważa jednak, że nie wolno bezczynnie czekać i gdy nie da się przebadać wszystkich, to trzeba przebadać niektórych. Za to bardzo dokładnie. To, na czym koncentrujemy nasze działania, to chcemy pokazać na pewnych skrawkach populacji, ale dosyć pokaźnych skrawkach, obejmujących na przykład po kilkuset czy po kilku tysięcy pacjentów z daną jednostką chorobową. Chcemy pokazać, w jaki sposób takie szczegółowe zebranie danych, ale nie tylko danych takich związanych z tym, że pacjent przybył do szpitala, jakie miał rozpoznanie choroby, jak zareagował na leczenie, ale przede wszystkim sięgnięcie w głąb mechanizmu jego choroby, poprzez analizę nie tylko jednego, dwóch, trzech, czterech genów, ale całego genomu, 20 tysięcy genów i wszystkich innych kombinacji, kombinacji wszystkich białek, kombinacji wszystkich metabolitów, poprzez dodanie tego rodzaju danych, chcielibyśmy stworzyć taką swego rodzaju superbazę, albo może nadbudowę do tej bazy, która z racji na to, że są to działania kosztowne, może nie byłaby w stanie objąć na razie swoim zakresem całej populacji, ale w pewnej części populacji byłaby na tyle głęboka, że jej wartość diagnostyczna, jeżeli chodzi o te choroby, a głównie mówimy to o choroby nowotworowe, no bo z tym chcemy się przede wszystkim zmierzyć, oraz choroby sercowo-naczyniowe i inne choroby cywilizacyjne, że wartość diagnostyczna takiej bazy danych dawałaby nam możliwość stworzenia unikalnych rozwiązań sztucznej inteligencji. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy w stanie tak bardzo głębokie dane w oparciu, jak wspomniałem, nie o 1, 2, 3, 4 geny, ale o kombinację rzeczywiście kilkunastu tysięcy genów w powiązaniu z czynnikami środowiskowymi, z tym, gdzie pacjent żyje, w jakim klimacie, w jakim otoczeniu środowiskowym, zanieczyszczeniu, jaki rodzaj pracy wykonywał, jaki rodzaj aktywności fizycznej uprawiał, jaką dietę miał, jeżeli te wszystkie dane pozornie trywialne, ale szalenie ważne z punktu widzenia przebiegu choroby. Jeżeli te wszystkie dane ze sobą będziemy łączyli, nawet w grupie kilkuset czy kilku tysięcy osób, stworzymy taką dużą, bardzo szczegółową bazę danych, to dane uzyskane nawet z takiego, powiedzmy, skrawka populacji będą miały niesamowite przełożenie na stworzenie unikalnych rozwiązań sztucznej inteligencji. W porównaniu do skomplikowania ludzkiego genomu sytuacja na ulicy może nie przytłaczać ilością danych, ale za to tu dane potrafią się błyskawicznie zmieniać. Systemy sztucznej inteligencji wspomagające autonomiczne pojazdy muszą sobie z tym radzić na bieżąco. Liczy się szybkość i dokładność, tłumaczy profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Autonomiczne samochody albo auta w różnym stopniu wyręczające kierowcę to już nasza rzeczywistość i jedna z pierwszych okazji, by sztuczną inteligencję zobaczyć w akcji. Każdy pojazd ma trzy grupy czujników. To są urządzenia radarowe, urządzenia lidarowe i kamery. Urządzenia radarowe, bardzo dobrze sprawdzające się w kwestii oceny dynamiki ruchu obiektów, które są wokół pojazdu, dlatego są stosowane i odporne na warunki pogodowe. Czujniki lidarowe to są czujniki laserowe, które pozwalają dosyć precyzyjnie określić, zeskanować otoczenie w sposób laserowy, które jest wokół pojazdu, i kamery, które rejestrują obraz wokół pojazdu. I w zasadzie te kamery to jest ten element, który obraz trzeba przetworzyć. I tu jest nam potrzebna przede wszystkim sztuczna inteligencja, dlatego że pojazd autonomiczny widzi otoczenie jako chmurę punktów. I teraz z tej chmury punktów, bazując na obrazie głównie z kamery, musi dokonać klasyfikacji, że ta chmura punktów to jest człowiek, ta chmura punktów to jest, nie wiem, pies na drodze, ta chmura to jest rowerzysta, ta to są pojazdy na drodze, a tamten zbiór punktów to jest na przykład latarnia. I dosyć dużo wysiłku idzie w tym kierunku, żeby właśnie to rozróżniać, przy czym pamiętajmy, że są sytuacje, które są nieprzewidziane. Na przykład, nie wiem, na rowerze ktoś przewozi jakiś worek, tak? Ktoś ten rower prowadzi, a nie na nim jedzie. I tak dalej, więc jest szereg sytuacji, które ta sztuczna inteligencja musi się nauczyć interpretować tak, żeby pojazd zachował się właściwie. I musi interpretować, czy to jest zagrożenie, czy nie, czy to jest obiekt ruchomy, czy to jest obiekt nieruchomy. W tym procesie liczy się głównie szybkość przetwarzania informacji, ale właściwe przyporządkowanie sygnałów do algorytmów ma kolosalne konsekwencje. Zahamować czy przyspieszyć, odbić w prawo czy w lewo, ominąć przeszkodę czy człowieka. Sztuczny umysł musi podejmować takie decyzje w ułamku sekundy i z reguły robi to szybciej od człowieka.
ale decyzję podejmie tylko tak dobrą, jak dobre będą posiadane przez system dane, czyli jak dokładnie rozpozna teren. Albo mamy bardzo precyzyjną mapę otoczenia i wtedy pojazd się pozycjonuje i dokładnie wie, co jest wokół, albo jedzie w teren nieznany i dopiero sam sobie dokonuje oceny tego obszaru. Łatwiej jest, jeżeli to jest obszar powtarzalny, czyli na przykład, jeżeli byśmy myśleli o autonomizacji pojazdów komunalnych, śmieciarek, nie wiem, pojazdów, które rozwożą pocztę, czy linii autobusowych, które pokonują tą samą trasę non-stop, więc łatwo jest tą trasę zeskanować, zdiagnozować, określić, co jest co, i tych elementów takich niespodziewanych, zaskakujących na pewno będzie najmniej. Gorzej jest, jeżeli poruszamy się tak jak prywatna osoba, co chwilę w innych warunkach, co chwilę w innym miejscu. Czyli te rozwiązania wpierw albo łatwiej wprowadzić będzie można na przykład w miastach, w aglomeracjach, no a dla turysty, samochodziarza, no to już będzie musiał polegać na sobie. Jeżeli bym miał tak klasyfikować, gdzie będzie to najłatwiej wprowadzić, to wydaje mi się, że najłatwiej będzie poza miastem na autostradach. Dlatego, że tam jest najmniej ruchu chaotycznego. Relatywnie polskie autostrady są dosyć nowe i dosyć dobrze oznaczone, więc wydaje mi się, że tam w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności dopiero w terenach zurbanizowanych, w miastach, więc no musimy jeszcze chwilkę poczekać na pewno. Za 2-3 lata, chyba dokładnie za 3 lata ma być wprowadzony obowiązek we wszystkich nowych samochodach wprowadzeniu szeregu elementów wspomagających, które nas przybliżają do tej autonomii. To są właśnie już na seryjnym wyposażeniu asystent pasa ruchu, wspomaganie kierowcy, jeżeli chodzi o hamowanie. To są elementy, które mają nadzorować kierowcę, czy nie jest zmęczony. W perspektywie dłuższej myślę, że trzeba by spojrzeć przede wszystkim na transport profesjonalny, na przewóz ładunków, dlatego że tu borykamy się z dwoma elementami. Po pierwsze, jest niedobór kierowców, więc wprowadzenie pewnej autonomizacji jest pewnym panaceum na wprowadzenie tego i dlatego takie testy odbywają się szczególnie w krajach skandynawskich, w Szwecji, gdzie testuje się konwoje pojazdów, gdzie być może jeden pojazd będzie tylko wyposażony w kierowcę, a pozostałe będą jechały trochę jak wagony za tym pojazdem i to będzie taki element, który myślę, że w kolejnym kroku, czyli w 5-10 lat zacznie być widoczny na autostradach. Przełom na ulicach dlatego nadjeżdża powoli, ale komputerowo wspomagane zakupy wchodzą do handlu na pełnej szybkości. Katarzyna Dorsey od kilku lat tworzy wirtualnych pomocników klienta dla sieci handlowych przy współpracy z firmą Google. Dobrze znany asystent głosowy przeistacza się w osobistego przewodnika po ofercie internetowych sklepów. I tu zaskoczenie. Sztuczna inteligencja ma pomóc nam, klientom, wyrwać się z internetowych formularzy i wrócić do mówionej ludzkiej normalności. Te normalne pytania i normalny dialog, który prowadzimy w sklepie, chcemy dokładnie odwzorować również w świecie online'owym. Czyli tworzycie państwo takiego wirtualnego sprzedawcę? Tworzymy asystenta klienta. Wirtualnego asystenta my to nazywamy bardziej, dlatego właśnie, że jest ta część sprzedażowa, ale też jest ta część właśnie działu obsługi klienta, tak? Także stworzyliśmy już pierwszy etap dla firmy CCC i właśnie to jest ta część bardziej taka sprzedażowa. Dlaczego to jest inne? Od razu też chciałam powiedzieć, bo przede wszystkim to jest po raz pierwszy, kiedy wykorzystujemy technologię do tego, aby człowiek mógł się tak komunikować, jak komunikuje się normalnie z człowiekiem. Czyli dla człowieka normalnym sposobem komunikacji jest właśnie rozmowa. Tak? Nie tak jak dzisiaj mamy na stronach internetowych czy w aplikacjach mobilnych wyklikiwanie poprzez filtry. Zostaliśmy tego nauczeni, dlatego tak teraz robimy zakupy, ale tak naprawdę naturalnie to wchodzimy powiedzmy do sklepu i rozmawiamy ze sprzedawcą albo sami sobie czegoś szukamy. I takie jest właśnie założenie tych wirtualnych sprzedawców, że po prostu naturalnie z nim rozmawiamy. Ale przecież rozmowa rozmowie nierówna. Różnorodność zachowań klientów to największe wyzwanie dla programistów. Kupujący są starsi, młodsi, zdecydowani albo wybrzydzający, zaganiani albo przebierający w ofertach jakby dla relaksu. Na co dzień każdy z nas intuicyjnie wie, o co chodzi. Ale to właśnie ten rodzaj inteligencji, którego najtrudniej jest nauczyć maszyny. Wiemy i informujemy o tym firmy, że zabierze czas dotrenowanie właśnie tych algorytmów. Tak? I potem mamy lingwistów, którzy analizują, którzy się zastanawiają, dlaczego akurat to zapytanie nie zostało zrozumiane, dopasowują te zapytania, dodają więcej tych tak zwanych treningów, żeby dokładnie te algorytmy coraz więcej budowały sobie swoją wiedzę, o co temu człowiekowi mogło chodzić i dlaczego tego nie zrozumieliśmy. Czyli w ten sposób sztuczna inteligencja staje się bardziej inteligentna. Dokładnie tak. Jak długo to zajmuje, żeby nauczyć komputer
rozmawiać z człowiekiem? Myślę, że tak naprawdę w nieskończoność, bo tak naprawdę ludzie między sobą mają problemy z komunikacją, więc znowu dzielimy sobie to na różne etapy. Przy pierwszym etapie, załóżmy, takiego właśnie wyszukiwania produktów, poza samym etapem tworzenia produktów, zawsze z klientem umawiamy się na co najmniej pół roku, że przez te pół roku non-stop analizujemy wszystkie rozmowy i dodajemy te treningi, dodajemy. Absolutnie w pierwszym miesiącu tych poprawek czy tych treningów dodawanych jest coraz więcej, z czasem jest coraz mniej, ponieważ to coraz lepiej działa. Prościej niż rozmawiać jest więc nauczyć komputer czytać to, co napiszemy. Szczególnie gdy chodzi o urzędowe wnioski i formularze, gdzie zasób słownictwa jest niewielki, a każde pismo ma ściśle określony cel. Dlaczego więc by nie odciążyć urzędników i nie dopuścić inteligentnych maszyn do przynajmniej selekcji tego, co do urzędów spływa? Dyrektor NASK-u, profesor Jacek Leśkow, mówi, że prace nad taką właśnie maszyną są na ukończeniu, ale by mogła zacząć nam pomagać, trzeba pokonać całkiem inne problemy – dostępności do podstawowego surowca, czyli danych. Otóż w NASK-u mamy już praktycznie gotowy prototyp algorytmu, który umie czytać tekst. Tekst prosty, tekst nie typu Litwojczyzno moja, tylko tekst typu niniejszym składam podanie, przekwalifikowanie działki, prawda, z rolniczej na budowlaną. I taki tekst algorytm potrafi przeczytać i go zadekretować do jednej z kilkunastu szufladek, prawda, czyli dokonać, mówiąc bardziej fachowym językiem, klasyfikacji tekstu. Taki cyfrowy urząd. Dokładnie tak. Proszę sobie wyobrazić, że w skali Polski mamy co najmniej milion osób, które codziennie pracują albo w administracji państwowej, albo w administracji samorządowej, albo w spółkach zależnych, w spółkach komunalnych od administracji samorządowej. I na pewno, no może nie wszyscy, ale co najmniej 10%, ale więc lekko licząc 100 tysięcy osób, codziennie musi przeczytać jakieś pisma i je zaklasyfikować. Więc taka właśnie elektroniczna kancelaria. No i właśnie my taki algorytm skonstruowaliśmy, żeby popatrzeć, jak ten algorytm rozumie teksty. I teksty ogólnodostępne to były teksty ustaw. No, każdy z nas może wejść na internet i sobie teksty ustaw ściągnąć, prawda? Natomiast, żeby ten algorytm dobrze działał w kontekście danych publicznych, które są oczywiście dzięki RODO pod ścisłym nadzorem, no, na przykład mojego ministerstwa, Ministerstwa Cyfryzacji, no to my musimy mieć specjalne zezwolenie. Uzyskanie zezwolenia, proszę sobie wyobrazić, trwa dłużej niż skonstruowanie tego algorytmu. To jest też kwiatek do naszej polskiej łączki. I dopiero wtedy my będziemy mieli pewność, że ten algorytm na tak zwanym korpusie danych, związanych właśnie no, z charakterystyką pracy urzędów, będzie dobrze działał. Ja ten przykład podałem wszystkim, którzy słuchają tego podcastu, do uświadomienia, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, jeżeli chodzi o świat cyfrowy. Moim zdaniem to my jesteśmy w epoce głębokiego feudalizmu. Feudalizm ten, zdaniem profesora, polega na tym, że dosłownie kilka globalnych firm było w stanie w ciągu minionej dekady zgromadzić dane tylu konsumentów i tak bardzo przywiązać ich do ciągłego dzielenia się coraz nowymi danymi, że bez udziału tych potentatów rozwój systemów opartych o sztuczną inteligencję praktycznie nie jest możliwy. Jacek Leśkow przestrzega i namawia, by obrotem danych zająć się tak samo, jak walką z kartelami monopolistów. Firmy typu Google uzyskują nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną wobec na przykład startupów, które też by chciały handlować. Tylko one oczywiście nie mają takich możliwości dotarcia do tak wielkich zbiorów danych jak Google. Czas wreszcie na zburzenie Bastylii. Czas wreszcie na, prawda, zrozumienie, co to są prawa obywatela cywilizacji cyfrowej. Czas na okrzyk, który wywołał rewolucję w Stanach Zjednoczonych. No taxation without representation. Nie możemy się dać, że tak powiem, tutaj golić ekonomicznie organizacjom, które zdobyły, no dzięki swoim na pewno talentom organizacyjnym i przewadze technologicznej, zdobyły no, pozycję monopolisty. Przełom w upowszechnieniu sztucznej inteligencji, takiej, która rzeczywiście pomoże nam rozwiązać naprawdę ważne problemy, wymaga więc rewolucji w podejściu do danych. Już widać, że ich ochrona jest dobra, o ile nie ogranicza naszych możliwości. Wiemy też, że im więcej danych, tym lepiej działać będą algorytmy. Ale co zrobić, jeśli większość obecnie dostępnych danych sami przekazaliśmy komuś, kto nie chce się nimi dzielić z innymi? To, co dziś zrobimy z najcenniejszym zasobem XXI wieku, informacją, przesądzi o przyszłości sztucznej inteligencji i trochę nas samych.